18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Kierowany przez Rafała Trzaskowskiego warszawski ratusz podjął decyzje, które pozwoliły na uruchomienie działającego w samorządowej spółce korupcyjnego procederu. Polska nie zgadza się na dalszą federalną oligarchiczną centralizację Unii Europejskiej podporządkowaną niemiecko-francuskiej hegemonii kosztem kompetencji państw członkowskich. Z jakiej paki miałby pan dostać reparacje wojenne? W ten sposób rozmawia ze swoimi sympatykami lider PO. Donald Tusk wyśmiał mężczyznę, którego przodkowie pracowali przymusowo w Niemczech. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ułatwił uruchomienie procederu korupcyjnego w tak zwanej aferze śmieciowej, ustaliła Gazeta Polska. W lutym 2020 roku pełnomocnik prezydenta Warszawy wyraził zgodę na swobodniejsze zawieranie kontraktów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Wówczas kierował nim Włodzimierz Karpiński, który obecnie przebywa w areszcie z zarzutami korupcyjnymi. Łukasz Żmuda. W początku 2020 roku pełnomocnik prezydenta Warszawy podjął uchwałę umożliwiającą zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zawieranie umów na wywóz śmieci z pominięciem ścieżki formalnej. Włodzimierz Karpiński, będąc prezesem MPO, otrzymał możliwość dowolnego dysponowania majątkiem. Łączna wartość kontraktów zawartych w latach 2019-2022 nie mogła przekroczyć 1,5 miliarda złotych. Jednak pół roku później zwiększono ją niemal dwukrotnie. Włodzimierz Karpiński, który wtedy był prezesem MPO, miał osobiście zabiegać u Rafała Trzaskowskiego o to, by kontrakty były zawierane na większe kwoty. Rafał Trzaskowski podjął tę decyzję osobiście. To prezydent Warszawy, jak wynika z uchwały, którą ujawniliśmy na łamach Gazety Polskiej, umożliwił to, aby warszawska afera śmieciowa w ogóle wybuchła. Radny Platformy Obywatelskiej Paweł Lech twierdzi, że podnoszenie kwot na zawieranie kontraktów wynikało ze wzrostu kosztów wywozu śmieci. No, taki system funkcjonuje właściwie w każdej firmie podległej samorządom, czy to samorządowi warszawskiemu, czy jakiemukolwiek innemu, że firmy mogą do pewnej kwoty zawierać umowy. W związku z zatrzymaniem sekretarza Warszawy Włodzimierza Karpińskiego na początku marca zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta, podczas której radni Prawa i Sprawiedliwości domagali się dymisji Karpińskiego. Rafał Trzaskowski jedynie zawiesił go w pełnionych obowiązkach, przez co oskarżony o przyjęcie łapówek o wartości 5 milionów złotych jest uprawniony do otrzymywania połowy dotychczasowego wynagrodzenia, czyli około 10 tysięcy złotych. Mowa nie tylko o funkcji sekretarza, ale też o odwołanie ze składu spółek, w których pan Karpiński jest w radach nadzorczych. Zdaniem rzeczniczki stołecznego ratusza sprawa dotyczy kontraktów zawieranych pomiędzy MPO a firmami realizującymi kontrakty na gospodarkę śmieciami. Nie ma żadnych nowych ustaleń, ponieważ w tym tekście nie ma nic nowego. Może poza tym, co mówiliśmy wcześniej, że jeśli była afera, to pieniądze wyłudzono od prywatnej firmy, a nie od miasta. Jednak MPO to spółka stołeczna, a sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w 2019 roku powołał Włodzimierza Karpińskiego na funkcję prezesa zarządu. Następnie w kwietniu 2021 roku Karpiński wygrał konkurs na sekretarza miasta. Tracą argumenty krytycy ze strony Platformy Obywatelskiej działań prokuratury, kiedy już sąd drugiej instancji po zapoznaniu się z zebranym przez prokuraturę materiałem dowodowym uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa kryminalnego, przestępstw korupcyjnych, zbrodni VAT-owskich. Włodzimierz Karpiński pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa w latach 2013-2015 w rządzie Donalda Tuska. Z kolei zatrzymany na początku lutego Rafał Baniak w latach 2011-2015 był wiceministrem skarbu. Prokuratura postawiła mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Te zatrzymania dotyczyły osób,
osób zajmujących się zarządzaniem podmiotami gospodarczymi, które wystawiały fikcyjne faktury. Włodzimierz Karpiński i Rafał Baniak zdaniem śledczych mieli ustawić kontrakty w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Warszawie o łącznej wartości 600 milionów złotych. Obaj nie przyznają się do winy. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza inne spółki miejskie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego prezydent Rafał Trzaskowski przekazał tak szerokie kompetencje Włodzimierzowi Karpińskiemu. Rafał Trzaskowski cały czas stara się być jak najdalej od afery śmieciowej, kiedy są choćby spotkania Rady Miasta, gdzie mógłby wystąpić jako prezydent miasta i wytłumaczyć, jakie działania podejmował, no to jego po prostu nie ma. To raz jeszcze pokazuje warszawianom, ale też Polakom szerzej, jakie są granice etyczne, w których poruszają się politycy Platformy, ci politycy Platformy Obywatelskiej, którym marzy się rządzenie całą Polską. Zdaniem śledczych Rafał Baniak miał osobiście przekazywać łapówki Włodzimierzowi Karpińskiemu. W obawie przed matactwem sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Baniaka i Karpińskiego. Do dziś w tej sprawie zatrzymano 14 osób. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. W Parlamencie Europejskim trwają prace nad nowym kształtem Unii Europejskiej. Zmiany mają dotyczyć przekazania wielu kompetencji dotychczas należących do państw członkowskich na rzecz Brukseli. Konsekwencją miałoby być przyspieszenie procesu decyzyjnego, ale kosztem kompetencji państw członkowskich. Konrad Chmioła. Gruntownych zmian w Unii Europejskiej domagają się m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron. W myśl koncepcji zachodnich liderów Rada Europejska utraciłaby zasadę głosowania jednomyślnego, czyli gwarantowanego weta we wszystkich obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, podatki, polityka społeczna i polityka energetyczna. Przeciwnikiem takich zmian jest premier Mateusz Morawiecki. Słyszę często, że Unia Europejska potrzebuje reform, jeśli ma się rozszerzać. To jest często taki kamuflaż. Tak naprawdę proponuje się federalizację, czyli centralizację. A to prawda, że trudniej będzie o jednomyślność, jeżeli państw członkowskich będzie więcej. Ale pytanie brzmi, czy powinno się doprowadzić do tego, że będziemy uważać, że większość ma prawo narzucać decyzje mniejszości? Ponadto Niemcy i Francja opowiadają się za przeniesieniem części elementów składowych z tzw. kompetencji wspierających Unii Europejskiej w zakres kompetencji dzielonych. Obecnie Bruksela nie może regulować, a jedynie wspierać, koordynować lub uzupełniać działania państw członkowskich. Trwają w tej chwili prace nad tymi zmianami traktatowymi. Ja myślę, że poprawia się świadomość wśród państw członkowskich, tych, których do tej pory głos mniej znaczył w Unii Europejskiej, jest, jak ważna jest odrębność. Do takiej Unii wchodziliśmy wtedy, w maju 2004 roku. Taka Unia ma sens funkcjonowania. Zwolennicy koncepcji rozszerzenia władzy Brukseli twierdzą, że jest to konieczne w związku z europejskim kryzysem bezpieczeństwa, inwazją Rosji na Ukrainę. W przeszłości proces decyzyjny w nakładaniu sankcji na Rosję był spowalniany przez Węgry, a w przypadku 10. pakietu nawet przez Francję i Bułgarię. Jest to jeden z argumentów, że zasada jednomyślności pod pewnymi względami jest niewygodna. Europa, która podejmuje wolno decyzję, a pamiętajmy, że zawsze musimy w gronie 27 państw każdą decyzję podejmować jednomyślnie. To zawsze wymaga bardzo długiego czasu, a inne mocarstwa światowe typu Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja podejmują decyzje w mgnieniu oka. Powinniśmy przyspieszyć proces integracji europejskiej i iść po prostu w stronę Federacji Europejskiej, dlatego że taka silniejsza Europa to jest po prostu także silniejsza Polska. Zdaniem profesora Waldemara Gontarskiego aspiracje Niemiec i Francji jako niekwestionowanych liderów unijnych są anachroniczne. Wojna w Ukrainie spowodowała, że radykalnie wzrosło znaczenie Polski, Republik Nadbałtyckich. Tutaj w Warszawie jest stolica moralna Unii Europejskiej, a za chwilę przeniesie się tutaj też ciężar polityczny, już się przenosi i ciężar gospodarczy. Po reformie Unii w wersji paryjsko-berlińskiej alternatywą dla suwerennych państw narodowych miałaby być technokratyczna utopia, której interesy jako całości są cenniejsze niż jej podmiotów. To jest utopia.
takie państwo, które nie może uprawiać swojej polityki zagranicznej, które nie może wypowiadać się o tym, kogo dopuści na swoje terytorium, bo polityka uchodźcza również podlegałaby tym regułom. Takie państwo po prostu traci rację bytu. Więc takie parcie na to, by wyeliminować zasadę jednomyślności, czy pozostawić ją tylko w jednym czy w dwóch przypadkach, jest szkodliwe i dla państw, i dla Unii. Samostanowienie państw członkowskich jest konieczne, ponieważ ich kultura, tradycja, historyczne oraz geopolityczne uwarunkowania, interesy, ale także kierunek rozwoju są zróżnicowane. Poszczególne tematy dzielą środowisko europosłów, m.in. decyzje w sprawach energii odnawialnej, obronności, wspólnej waluty czy polityki migracyjnej. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Premier Japonii Fumio Kishida spotkał się dziś w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, a następnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Japonia przyzna Polsce specjalny status jako odbiorcy tak zwanej specjalnej pomocy rozwojowej. Chodzi o różnego rodzaju nowe inicjatywy mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego. Nasze kraje leżą po dwóch skrajnych stronach, granicach Rosji, ale doskonale rozumiemy zagrożenie płynące z imperializmu rosyjskiego dla pokoju na świecie i dla porządku międzynarodowego. Na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny i bezpieczeństwo i Japonii, i Polski nagle stało się zjawiskiem, o którym trzeba mówić jednocześnie w odniesieniu do zagrożeń i w Azji, i w Europie. Wydawało się jeszcze do niedawna, że te sprawy wyglądają inaczej. W związku z rosnącym obciążeniem Polski z powodu przedłużającej się rosyjskiej agresji na Ukrainę, poinformowałem pana premiera, że podjęliśmy decyzję o specjalnym traktowaniu Polski jako odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej. W zakresie bezpieczeństwa uzgodniliśmy dalsze pogłębianie współpracy w wielu dziedzinach, takich jak osprzętowanie, cyberprzestrzeń, telekomunikacja i przestrzeń kosmiczna. Podczas spotkania z mieszkańcami Bytomia szef PO Donald Tusk był pytany m.in. o reparacje wojenne od Niemiec, których domaga się Polska. Mężczyzna, którego przodkowie byli wysłani na roboty przymusowe do Niemiec, mówił o niesprawiedliwym potraktowaniu obywateli poszczególnych krajów. W odpowiedzi został przez lidera PO wyśmiany. Wiadomo, to była wojna, wzięli do Niemiec ich na roboty. Jako młoda dziewczyna wszystkie tam pracowały po 3 lata. Wróciły do Polski. Tamte starsze wróciły do Francji, a najmłodsza moja mama wróciła do Polski z rodzicami. I teraz się tak okazuje, że ci, co do Francji wróciły, one dostały reparacje, wszystko. A ona do Polski dostała to, co my jesteśmy jakimś gorskim gatunkiem, za to, żeby Polska chociaż dostała te pieniądze. Już nie dla mnie, dla Polski. Bo jak rozmawiamy o reparacjach, pan mówi, że nawet nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Znaczy, pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? Ja się nie śmieję z reparacji, ja się śmieję z Mularczyka, który ma tyle wspólnego ze zdolnością odzyskania reparacji, co ja z grą na saksofonie. To jest sedno niezrozumienia polskiego interesu. To jest sedno tym, czym jest Platforma Obywatelska i dlaczego twierdzimy, że jest to polityka proniemiecka. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk wyszedł na ostatnim spotkaniu i zaczął negocjacje z narodem polskim. Te negocjacje, ponieważ on wie, że te reparacje wcześniej czy później będą wypłacone, te negocjacje, które Tusk prowadzi z narodem polskim, polegają na tym, że Tusk zaoferował, dobrze, zapłacimy, ale zapłacą, należy nam się, ale tylko tym, którzy żyją. A co z tymi, którzy stracili rodziców, którzy nie mieli szans na rozwój, na wykształcenie, na mieszkanie, na normalne życie? Dzisiaj o tym mówimy, ale będziemy o tym mówić cały czas. Z jakiej paki Donald Tusk w Polsce? Z jakiej paki Donald Tusk chce być premierem czy rządzić w Polsce? W czyim interesie chce rządzić? Jakie interesy chce realizować? Dlaczego nie mówi polskim głosem, tylko brzmi po niemiecku? To są, drodzy państwo, pytania, które będą padać wielokrotnie w tej kampanii i to jest też stawka wyborów. To jest stawka wyborów do polskiego Sejmu. Kto będzie w Polsce rządził? Czy będzie rządzić formacja, która myśli po polsku, która mówi po polsku, Prawo i Sprawiedliwość? Czy będzie rządzić formacja, która mówi po niemiecku, myśli po niemiecku, Platforma Obywatelska?
Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że dziś do Gdyni przybyły kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatochaubic K9, które trafią na Warmię i Mazury. Przypomnijmy, pierwsza dostawa koreańskiego sprzętu dotarła do Polski w grudniu ubiegłego roku. Okazaliśmy się bardzo skuteczni w ubiegłym roku w maju. Moja wizyta w Seulu, potem w lecie podpisanie umów w sprawie dostarczenia czołgów K2 i armatochaubic K9. W grudniu ubiegłego roku już pierwsze egzemplarze tego sprzętu trafiły do Polski. Zarówno armatochaubice, jak i czołgi trafiły do wschodniej części naszego kraju, do jednostek, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego państwa na wschodzie, do województwa warmińsko-mazurskiego, a więc województwa graniczącego z Rosją. To oczywiście nie przypadek, że tam skierowaliśmy ten sprzęt. Chodzi o stworzenie takiej siły, która będzie odstraszała agresora. Te czołgi i te armatochaubice również trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej, a więc do województwa warmińsko-mazurskiego. Ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na Ukrainę z wykorzystaniem m.in. irańskich dronów typu Shahid. Syreny alarmowe zawyły w obwodach kijowskim, czernichowskim, sumskim, żytomierskim, połtawskim, czerkaskim i zaporowskim. W obwodzie kijowskim w wyniku nocnego ataku dronów kamikadze zginęły 4 osoby. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny w Zaporożu. W wyniku ostrzału 2 9-piętrowych budynków co najmniej jedna osoba zginęła, a 25 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Kiedy wyszedłem, wszystko było zniszczone. Dym, krzyki ludzi i gruzy. Potem przyjechali strażacy i ratownicy. Gdy doszło do pierwszego wybuchu, uciekliśmy na korytarz. Gdybyśmy byli w kuchni lub sypialni, pocięłoby nas odłamkami szkła. To jest bardzo przerażające i straszne. Nie wiem, za co ludzie cierpią. Nie mam już gdzie spać. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył niezapowiedzianą wizytę w pobliżu linii frontu w obwodzie donieckim, gdzie spotkał się z żołnierzami i wręczył im odznaczenia, między innymi obrońcom Bachmutu. Jestem zaszczycony, że mogę być dzisiaj tutaj, na wschodzie naszego kraju, w Donbasie. Waszą historyczną misją jest ochrona naszej ziemi i zwrócenie wszystkiego, co należy do Ukrainy, naszym dzieciom. Myślę, że słusznie byłoby uczcić minutą ciszy pamięć naszych poległych żołnierzy, naszych bohaterów, którzy chronili Ukrainę. Heroj, kto zachęcał Ukrainę. Jestem wam naprawdę wdzięczny, wam wszystkim. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, dziękuję wam za służbę. Tymczasem na najgorętszym odcinku frontu, na zachód od Bachmutu, odrzucono Rosjan od drogi zaopatrzeniowej do Konstantiniwki. Jednocześnie udało się odrzucić Rosjan za rzekę Bachmutkę. Ukraińcom nie udało się zlikwidować wszystkich rosyjskich przyczółków na zachodnim jej brzegu, ale według brytyjskiego wywiadu agresorzy mają coraz mniejsze możliwości przeprowadzania ataków. Po odrzuceniu w poniedziałek przez Zgromadzenie Narodowe 2 wniosków o wotum nieufności dla rządu kontrowersyjna reforma emerytalna podnosząca wiek przejścia na emeryturę z 62 do 64 lat została przyjęta. W odpowiedzi na te wydarzenia w wielu francuskich miastach wybuchły zamieszki, najpoważniejsze w Paryżu. Początkowo manifestacja w Paryżu przebiegała spokojnie, ale w pewnym momencie zaczęła się wymykać spod kontroli. W kierunku policji poleciały różne przedmioty i petardy, natomiast funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym. Kilka osób zatrzymano. Do starć z siłami bezpieczeństwa doszło we wtorek również w innych francuskich miastach. W Nantes atakowana przez demonstrantów policja użyła gazu łzawiącego. W Montpellier protestujący ustawili wieczorem barykady, a następnie je podpalili. Z kolei w Grenoble odbył się marsz z pochodniami. Według relacji uczestników wtorkowego spotkania w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że tłumy demonstrujące przeciwko reformie emerytalnej nie mają żadnej legitymacji w obliczu ludu, który wyraża się suwerennie poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli. Na jutro związki zawodowe zapowiedziały kolejną falę protestów w całej Francji. Władze spodziewają się na ulicach nawet miliona osób. Przeforsowana przez rząd Francji reforma emerytalna podnosi wiek przejścia na emeryturę z 62 na 64 lata. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.